Moi drodzy, dzisiejsze pytanie człowieka, który chce iść za Bogiem, to jest pytanie o najważniejsze przykazanie. O wielkie przykazanie, bo przecież Żydzi narobili trochę tych przykazań. Tak, nie boję się tego powiedzieć, bo dzisiaj także trochę o tym. Ale najpierw, jak każdego dnia, idziemy do Jezusa. Kiedy przychodzimy do Ciebie, Panie, w ten dzień, w którym wielu spośród nas odmawia sobie pokarmu, czyni krótsze rozmowy, podejmuje najróżniejsze umartwienia w związku z tym, że piątek jest zawsze dla nas znakiem Twojej drogocennej śmierci i zmartwychwstania po 3 dniach, które się ma dokonać. Ten piątek jest początkiem Paschy. Pomóż nam zobaczyć, że mamy go inaczej przeżywać. Tak na stałe, nie tak od święta. W 106 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych do sporządzenia ksiąg świętych. Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami stali się sami jako prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego On chciał. Dzięki Ci, Jezu, za to. Działaj w nas, Jezu. Tobie się zawierzamy jako jedynemu Zbawcy i Panu. Amen. Posłuchajmy słowa. Zaś faryzeusze, usłyszawszy, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się na tym samym miejscu i zapytali jeden z nich, znawca pisma, próbując go: Nauczycielu, jakie jest przykazanie wielkie w prawie? On zaś rzekł: Będziesz miłował Pana Boga Twego całym sercem Twym, całą duszą Twą i całą myślą Twą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne mu. Będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie. Na tych dwóch przykazaniach całe prawo jest zawieszone i prorocy. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że wyłapaliście to słowo wielkie, przykazanie wielkie, przykazanie pierwsze. I znowu trochę mamy, wiecie, zaciemnioną sytuację z jednego prostego powodu. Dla Żyda żyjącego 2000 lat temu przykazanie wielkie czy pierwsze oznaczało zapytanie o przykazanie spośród 613 przykazań, które wtedy obowiązywało. Dla faryzeusza to był bardzo ważny tekst. Dla uczonego w prawie. Dlatego, że oni w pewnej chwili zaczęli się sami gubić w przykazaniach, które stworzyli. To były zakazy i nakazy, co można zrobić, czego zrobić nie wolno. Sami uciemiężeni, udręczeni tym, że tak wiele rzeczy biorą do dźwigania i jeszcze innym nakładają. Potem Jezus się do tego niejednokrotnie odniesie. To wiecie, były prawa, które porządkowały oczywiście życie, bo pamiętamy to przecież z Ewangelii, jak obmywanie kubków, obmywanie dzbanków, obmywanie rąk i tak dalej. Wiele tych rzeczy było związanych między innymi z pewnymi rytami, jeszcze inne z pewną kulturą, jeszcze inne z higieną nawet, jeśli podejdziemy do tego bardziej szeroko. Ale tego uczonego w piśmie interesuje coś zasadniczego. Co tak naprawdę z tych wszystkich zakazów i nakazów jest istotne? I Jezus nie pozostawia złudzeń. Miłość do Boga na pierwszym miejscu. Oczywiście przejawiająca się w miłości do człowieka. No bo przecież nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, którego się widzi. Po czym rozpoznawano pierwszych chrześcijan? Po strojach? Popatrzcie do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Oni się niczym nie odróżniali. Po specjalnych gestach? Nie. Po specjalnych
po specjalnych działaniach, które podejmowali ewangelizacyjnych, może trochę tak, ale przede wszystkim po tym, jak oni siebie kochali, jak oni siebie wspierali. To było widoczne. Ta miłość była widoczna. I no powiedzmy sobie wprost, no, edykt mediolański i podniesienie religii chrześcijańskiej do religii państwowej na poziomie tego, że nagle się zaczęło robić dobrze wszystkim, którzy wierzą w Pana Jezusa, prześladowania się kończą. Jest to prestiżowe być chrześcijaninem, okazuje się być czymś, co tak naprawdę zamiast pomagać chrześcijaństwu, to chrześcijaństwo doprowadza do tego, że radykalności w nim coraz mniej. Tutaj mówimy o radykalności nie na poziomie zwyczajów, które dopiero są tworzone, bo chrześcijanie naprawdę nie walczyli o to, czy postawią kubek w tą stronę, czy w tą stronę. Bo to były naprawdę marginalne rzeczy. To nie była istota. Tam kwestia była przeżyć albo nie. Tam było kwestią to, czy przyznając się do Chrystusa, żyjąc uczciwie, sprawiedliwie, poprawnie, tak powiedzmy sobie wprost, bo to wynikało z Ewangelii, ja nie stracę życia przez to, że jestem chrześcijaninem. Te rzeczy, o które dzisiaj widzę, jak idzie walka, czy to w internecie, czy to często na forach, na forach jakichś najróżniejszych, no też w internecie, czy to czasem przez nawet artykuły, czy książki, to w ogóle to jest zabawa w chrześcijaństwo. Kiedy człowiek ma wziąć łapówkę, a nie weźmie ze względu na Chrystusa, to jest dla mnie chrześcijaństwo. Kiedy matka przyjmuje córkę, bo ta zaszła w ciążę i pomimo jej najszlachetniejszego wychowania nie odrzuca tej córki, tylko pomaga jej dziecko przyjąć i wychować, to jest dla mnie chrześcijaństwo. Kiedy wiecie, ojciec pracuje na dwie zmiany, bo urodziło mu się dziecko niepełnosprawne i nie widzi na razie żadnego innego wyjścia i z miłości więcej pracuje niż mógłby. Z miłości do żony jest wierny i do dzieci. To jest dla mnie chrześcijaństwo. To jest dla mnie smak Ewangelii. Oczywiście tych rzeczy można wymieniać bardzo wiele. Natomiast one bezpośrednio pokazują miłość do człowieka, bo przecież kiedy ta miłość do człowieka jest w sposób Boży przeżywana, to ona będzie, jak powie święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej, cytowany przez papieża Franciszka w jednym ze swoich jego dzieł, ta miłość będzie najlepszym wypełnieniem woli Bożej. To jest niesamowite. Bo przecież o to pytał już Tomasz z Akwinu. No dobra, zatem jak kochać Boga, żeby On był na pierwszym miejscu? Moi drodzy, kiedy idziemy drogami wyznaczonymi nam przez Kościół katolicki, to w mojej ocenie idziemy najlepszymi drogami. Gdyby anioł z nieba głosił nam Ewangelię inną niż głosi nam Kościół, nie słuchajmy go. Gdyby Matka Boża, których dzisiaj objawień tak wiele, głosiła Ewangelię inną, a to się zdarza notorycznie. Gdyby sam Pan Jezus mówił rzeczy inne od tych, które mamy w Piśmie Świętym, nie słuchajmy tego. Ja jestem, przyznam się przed wami, zasmucony ogromnie, że na kanale Żywy Płomień są niedorzeczności tak wielkie publikowane i kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy ludzi słucha tego i fascynuje się, bo przez komentarze można to prześledzić. Jakiś czas temu zaglądałem, potem kolejny raz zaglądałem, że to jest dopiero nauka. Nie jest to prawdziwa nauka, jeżeli Bóg raz mówi tak, a raz mówi inaczej,
jeżeli Bóg sam sobie zaprzecza, jeżeli są tam kłamstwa poumieszczane wobec tego, co jest prawdą. To jest tego całe mnóstwo. Trochę tak bardziej wymagająco nam się zrobiło. Czytajmy katechizm Kościoła katolickiego. Czytajmy Słowo Boże. Zadbajmy o to, żeby zamiast tych najdziwniejszych objawień, które ciągle, za którymi wielu spośród nas ciągle goni, żeby czytać książki, które są ze zdrową duchowością, zdrową nauką. Przede wszystkim książki po Soborze Watykańskim II, nie boję się tego powiedzieć, z imprimatur, czy z nihil obstat, jak ktoś woli, czy z imprimi potest. I tutaj wiem, że to jest rozróżnienie, które jest dość istotne dla innych. Dlaczego po Soborze Watykańskim II, a nie przed z imprimatur? Dlatego, że pewne rzeczy na Soborze Watykańskim II zostały pogłębione teologicznie. Zostały na nowo odczytane. A skoro wierzymy w nieomylność uroczystego nauczania Kościoła, to obowiązuje nas to, co kolejny Sobór nam do wierzenia podał. Jeżeli Sobór Watykański II pokazał nam Boga szukającego człowieka, Boga, który jest bliski, przypominając nam Ewangelię, to nie cofajmy się kilkaset lat wstecz, by walczyć ogniem i mieczem. Panie Jezu, pomóż nam znaleźć dobrą lekturę, która nas dalej poprowadzi. Pomóż nam zaplanować czas na codzienną medytację nad Słowem Bożym. Pomóż nam poznawać Ciebie coraz bardziej, bo przecież przez poznanie Ciebie rodzi się coraz większa miłość do Ciebie i do braci. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dzisiaj zapraszam Was do wypisania po raz kolejny tytułów książek. Jeżeli komuś się uda wypisać z jakimś cytatem, który go poruszył z tejże książki, to też do tego zachęcam. Które aktualnie czytacie w takim rozwoju życia duchowego. Zachęcam, żeby to były książki z imprimatur. Nie mam władzy nad tym, kto co napisze, ale żeby to były książki z obowiązującą nas nauką Kościoła katolickiego. Wiem, już słyszę echo tych słów, na przykład w książkach księdza Glasa nie ma tego. No to proszę, nie cytujcie tych książek tutaj. Tyle. Czy innych teologów, których nie ma imprimatur, czy imprimi potest. Proszę, nie cytujcie ich na tym kanale. Po co mamy je usuwać? Po co mamy utrwalać w wielu miejscach? Być może jest 50% książki dobrej, nawet 99% książki dobrej. Mi cenzor, rozumiecie, kazał wykreślić jedno zdanie. Profesor doktor habilitowany świętej pamięci Edward Sienkiewicz mówi: Rafał, tego nie obronisz, to jest z innej tradycji. To musiałbyś bardzo mieć szczegółowe źródła semickie, które nie są na język polski w tej chwili przetłumaczone. Nie obronisz. Będzie dodatkowy hejt na Ciebie, zupełnie niepotrzebny, a ja swoim nazwiskiem ręczę za to, że to jest nauka taka, jaką prezentuje ją Kościół. No, odkryłem przed Wami trochę serca. Poczytajcie jeszcze, co zawarłem w opisie i do jutra.